przeczytujące mecze. No ja myślę, że pojedynczo oklaski należą się naszym pierwszym zawodnikom. Najpierw reprezentantka Francji. Oklaskami stanęli na środku. Na drugim miejscu maszerują reprezentanci Białorusi. Główny organizator ustawia poszczególne zespoły. OKS Olesno, Polska. Strażacy, to jest druga grupa. Zawodowa Straż Pożarna Olesznie. Z tamtej strony boiska. No i na końcu samorządowcy. Czyżby policjanci streczowali? Nie ma tabliczek, nie ma policjantów. Wystraszyli się. Oni zabezpieczają dni Olesna. Słynna Marsylianka. Każdy sobie śpiewał, muzyka nie przeszkadzała. No i teraz hymn Białorusi. Wszyscy stajemy w ławek. Akcja Francuzów niewykorzystana. Zawodnicy Francji reprezentują taki troszkę rekreacyjny poziom
nawet odbiegają troszkę wiekiem, czy ci, którzy na co dzień trenują, którzy grają w swojej lidze. Niewykorzystana. Et encore, ils ont été gentils là. Ils ont été gentils. On en a pris 12. À mon avis, les Russes vont pas être si sympas. Ah. Ah bah ouais, eux, on peut mettre le plus. Fuck les Russes, ouais. Ça qui est celui-là. Aktualnie na murawie boiska szkoły numer 2 w Oleśnie spotkanie międzynarodowe Francja-Białoruś. Francuzi w tych pasiakach biało-czarnych, a Białorusini w koszulkach białych, czarne spodenki. Wynik 0-0. Przypomnę, że w pierwszym meczu tej grupy OKS wygrał 2-0 z Francją. Przerwa, kolejne konkurencje rekreacyjne. Następna konkurencja po tym meczu. Ładny strzał ze strony Francuzów, słupek. No i szczęśliwie bramkarz Białorusinów złapał tą piłkę. Mecz wyrównany. Francuzi w natarciu. OKS Olesno wygrało 2-0 z Francuzami. Thank you.
Tutaj organizatorzy przygotowali wiele nagród, wiele niespodzianek. Patrzę na ten stolik z tymi trofeami. Masę pucharów, masę niespodzianek. Najlepsi otrzymają puchary. Najlepsi strzelcy, najlepsi zawodnicy. Złoty piłkarskie. Polska. No i beczka piwa. Francja, Białoruś, 0-1, coraz bliżej pierwszej połowy spotkania, składy sześcioosobowe. Na tych dniach Olesna, ale tam patrzę od zachodu, ciężkie ołowiane chmury. Oby tylko nie padało, organizatorów. Oby tylko nie padało. Jest ciepło. Idealna pogoda dla tego typu festynów. Thank you.
Mecz międzynarodowy, Francja, Białoruś, trzeci mecz naszego festynu w ramach Dni Odesna. A ja tu mam niespodziankę. Mam tutaj 10 karnetów na przejazd konikami, tymi kucykami przez organizatora. Pierwsza dziesiątka dzieci, która zgłosi się do mnie, otrzyma, już jest dziesiątka, otrzyma te karnety. Jeździmy na konika. Szybciutko rzucimy się jak sępy, a walkę na boisku w dalszym ciągu prowadzą Białorusini, sąsiedzi ze wschodu. I przypomnę, po zakończeniu tego meczu kolejna konkurencja danta powiatowego straży pożarnej, no i komendanta policji. Ale mam informację, że komendant powiatowy policji nie jest obecny, Wojciecha Wicharego. A więc trzech reprezentantów, ale jeszcze nie skończyliśmy meczu. Patrzę na zegarek, patrzę na program. Wszystko jest w czasie. Nie po ślizgu. Wszystko doskonale zorganizowane, przygotowane. Przypomnę, Dni Olesna 2005, spotkanie Oleśnian i pierwszy dzień. Piątek, sobota, niedziela. Całe Olesno bawić się będzie przez 3 dni. I gwizdek sędziego oznajmił, że koniec tego spotkania. A więc 1-0, 2-0, 2-0. Umknęła mi ta bramka, a więc Białorusi. Non, il veut pas. Reste, reste. Achtung, Achtung. Francuzi nie potrafią liczyć do
Leci, ja?
Nie ma tak ciężko ubiegać. Drzwi jest. Ja już wolę na rowerze. Nie mieć kasy. Do końca wakacji nie dojechał. To już wyjeżdżamy, nie? Na przyszłe wakacje. Można tak szybko się wyjechać. No tak, jak to ma. Ja wyjeżdżam, a to kurde, odniósł. A tu kurde, Jezu, jaka kurde, panika, ja też. Boże. Ostatnio, żebym grał, to dwa dni my chodzisz. No, my już byli ciepła, no to są. Allez, vas-y, Jean-Marie. Słucham cię. Ale on by nie zobaczył, że z drugiej strony. Tu widzisz go. Ой, здесь сидит.
Thank you.
gamin que là, le verre, il est où? Allez, allez, je peux y aller la fille, frère. Tu vas au chien, c'est ton club. Dieto jest mój taki super treningowy. A w tej chwili mają każdy zawodnik jedno. Jedno moment. Eh bien attends, ben alors c'est là la poignée alors. Déjà un bon petit déjeuner.